Witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie po tym trzecim, dzisiejszym odcinku, tak jak powiedziałem, spróbujemy przejść się do panów bandytów, którzy tutaj w okolicy, wiem, iż pomieszkiwali, znaczy są złodzieje, że ci mieszki i tak dalej, no spróbujemy ich wybić, czemu by nie, jakby, o cholera, znaczy czemu by nie, no tutaj mamy odpowiedź, czemu by nie, patrz na to, ilu się na nas ich rzuca, Więc jednak cię dorwałem. Można próbować, tak jakby tutaj nie mam absolutnie żadnych przeciwwskazań wobec tego, tylko że największy problem jest to, jakby ich liczba jest to największym problemem, jakby na to nie spojrzeć, tak? Oni są słabi, bo są słabi, tak? Widzicie, jednego młodego awanturnika możemy załatwić raz dwa praktycznie. Bo on już leży, jak widzicie, już jednej osoby nie mają, tak? Więc można ich tak dobijać. Myślę, że to zrobię na parę jakby podejść, tak? Po prostu będę zabijał po części, w sensie jednego po drugim. Tylko, że to zajmie mi trochę czasu. Nie wiem, czy się po prostu nie spotkamy, jak już ich wszystkie wybije. Bo to, tak jak powiedziałem, trochę czasu zajmuje. Tego pana z kuszą bym chciał wyeliminować też trochę. Nieprzewidywalny, przepraszam, włóczęga. Hej. Czyli tutaj są zarówno, zobaczcie, że też tak dołączyć, zarówno zwykli ludzie, jak i w sensie zakładam tak, bazując na mojej teorii. Zarówno zwykli ludzie, jak i szlachcice, powiedzmy, byli. Były szlachciury. Cholera, oni patrzcie, jak ładnie strzelają szybko, nie? To jest prawdopodobnie, nie chcę powiedzieć, że mistrzostwo kuszy, ale na pewno ten wyższy poziom, bardziej zaawansowany. Na pewno zdolności łowieckie pójdę trochę, jak będę miał możliwość gdzieś tam u kogoś. Chyba mogłem to zrobić u tych, u końców leśnych, ale... Nie wiem, czy wtedy nie miałem pieniędzy, czy coś. Już naprawdę, wybaczcie, zapomniałem po prostu takich pierdół. Że to nie jest pierdoła, bo to jest dosyć ważne, żeby mi tam nauczycieli, ale... No, pamiętam, że w jedynce była odpowiednia zakładka, gdzie można było na przykład sobie sprawdzić nauczycieli. Słuchajcie, zobaczmy, czy tutaj też jest. Na wszelki wypadek z ciekawości. Gońców leśnych, asesynów, buntów, w ogóle u gońców mamy najwyższą reputację, to jest ciekawe. Okej, dobra, spoko. Czekajcie, to jest Cape Dan. Te przygodzie... O, czyli zobaczcie, chyba... Czekajcie, czy dobrze myślę? Dobrze myślę. Chyba załatwiliśmy już ich ostatni obóz też teraz. To był chyba ten obóz buntowników, bandytów, który był tam właśnie wycięci od zboża. Może, nie jestem pewien. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale mogę się oczywiście również mylić, tak? Dlatego wcale tam nie musiał wszystkiego zaznaczyć. Mogła jakieś zaklęcie. Tych zaklęć od cholery. W ogóle to jest takie trochę bez sensu, co też wielu ludzi wypomina. Została ta cała magia ogółem zniszczona i tak dalej. I teraz nagle się pojawiło miliard pradawnych zwojów i tak dalej. I okej, ktoś może powiedzieć, że zostały skopiowane przez magów, no ale tych magów też... Ile minęło od kiedy metana została podjęta? Możesz przestać! Po prostu wydaje mi się, że tych zwojów jest po prostu za dużo. To jest moja opinia, może się z tym nie zgadzać, to mi po prostu trochę zaburza świat tej gry. Fuck, trafimy go jeszcze raz. Leży. I tam chyba jest... Dalsza część jaskini, ale na razie bym sobie tutaj gdzieś zapisał za chwilkę. No sobie zapiszę na normalnym zapisie. Już nie będzie tam chciało tego nadrabić, jakbym chciał potem szybkim zapisem. Dajmy jakieś rzeczy ciekawych. Mięso kopacza też może być, czy nie? To mięso zawsze spoko, szczególnie, że to są jakieś tam ziółka, które możemy potem gdzieś tam pewnie skorzystać. Stalowy kufer, otwieranie zamków milutko. Bardzo milu. O tym bardziej, że nam w ogóle wszystko wychodzi z otwierania zamków. To jest super. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale tutaj w Gothicu rzadko pojawiają się takie riffy gitarowe. I to jest jeden z tych, które się pojawiły tutaj w soundtracku. To co już... To właśnie. To jest zmodyfikowany riff gitarowy. Ciekawa rzecz ogółem. W sensie taka niespodziewana tak w Gothicu, jako że RPG. Okej, i jest chyba ostatni... Bastion, powiedzmy, bandytów tutaj w tej jaskini. Okej, chodźcie tu, panowie. Będzie ktoś z was tutaj przyjdzie. Prześmieszny bandyta może na przykład. Stanęli, to stanęli. No co ja się będę, tak? Do nich, oni o to obrażał. Jak chcą, to niech stoją. Ech. Jeden leży. Ja się nie obrażę, jak ich tak będę mógł wybić, tylko że... To ja mówię, no ta gra jest tak zabugowana, że to jest tragedia absolutna. Podobają mi się te misje, tak, te questy, które zostały tutaj dodane i te dodatkowe enkantery, które się gdzieś tutaj trafiają. Po prostu jakby idąc tylko i wyłącznie takim byle czym, powiedzmy, bo tak idąc właśnie ścieżkami to jest byle co. Teraz wchodzimy gdzieś w las, tam jest prawdziwe niebezpieczeństwo. Gothica.
To jest moja opinia, oczywiście to jest, podkreślam, opinia, nie fakt. Można się z tym nie zgadzać jak najbardziej, jestem w stanie wejść nawet w dyskusję. Ktoś chce ze mną podyskutować, to serdecznie zapraszam do Discorda. Jestem tam naprawdę mega gotowy do dyskusji. Tym bardziej, że mamy bardzo wielu fanów Gothica na Discordzie. Myślę, bardzo dużo osób po prostu, no, która ogląda tego Gothica, też jest na Discordzie. Dlatego też wszelakie jakieś tam dyskusje ze mną są mile widziane. Tak przeze mnie. Jeśli ktoś chce przedyskutować, można też właśnie dyskutować z innymi graczami, którzy mogą mieć jakąś wiedzę, której ja nie będę miał, ponieważ ja jestem fanem Gothica, ja mam sporą wiedzę o świecie, ale nie jestem, powiedzmy, mistrzem czy bogiem. Niemożliwe. A cholera. Metalowy kufer. To dobra, w takim razie, skoro nie możemy tego zrobić tak. Troszkę chyba oczyściliśmy, na to wychodzi. Tej tą okolicę. Nie mogę tego rzucić, co? Brakuje mi many? Many 180. A ile my mamy many? Stąd. Dupy rzeczywiście. Dobra, trudno, tego metalowego kufra najwyraźniej nie otworzymy. A przydałoby nam się to arcymistrz otwierania zamków. Oj, przydałoby się. To naprawdę wszystko. Czekajcie, jeszcze jedną pochodnię odpalę. Bo już musi być wszystko. To naprawdę? Zero zaliczone i nic? Totalnie? Spalone? Ciekawe. Zobaczmy, czy tutaj za tymi sami nie ma, jak na przykład jakaś ta skrytka, coś, nie. Okej, no to idziemy. W razie wychodzimy, no. Może coś jeszcze po drodze znajdę, nie wiem. Coś, co przeoczyłem może? Nie wiem. Cokolwiek? Chyba, że rzeczywiście po prostu taki obóz będę tu, żeby był i tyle. No nic. O, proszę bardzo, jeszcze zadzwiały topór, bo ja dwa magiczne korzenie, zawsze warto dla many. Chociażby wziąć. Ciemne grzyby, też ich będziemy mieć sporo pewnie już. No, ja nawet nie chcę wiedzieć, ile mam roślin. Czekajcie, zobaczmy sobie, ile mamy roślin w tym momencie w ekwipunku. 128, kurwa, dzikich jagód. Ja pierdolę, kiedy ja to zebrałem. 82 ziołalecz. Ja pierdolę, kiedy ja to zebrałem. To jest takie dobre pytanie. I przepraszam za słownictwo, ale do... No, kiedy ja to zebrałem, tak? Mięso kopacza. Nie wiem, skąd wzięła się jego nazwa. Mistrzostwo świata. Nisko, no stołek, kufry, które już przeszukałem. Ja chyba nas już nie czeka ciekawego. Dobra, w takim razie podlećmy do Denisa, pójdźmy tam do niego i zapytajmy, czy może on ma coś dla nas ciekawego do powiedzenia. Wiesz, wiecie, co jest najgorsze, jakby nie mam... Jakby to wszystko nas kieruje do Goty, tak mi się wydaje, bo... Jedyne, co usłyszeliśmy, to kolejne po monterze jest Gota. Chyba do Goty będziemy musieli pójść, no nie wiem, czy nas gdzieś będą chcieli jeszcze poprowadzić. Ale proszę, patrzcie, kuferek w ogóle, totalnie z dupy w środku lasu. Leczenie do lanca chyba? Do bata lanca, no mniejsza. Spoko. Spoko, jakby nie narzekam. Podejdźmy to jeszcze do pana... Przepraszam, to był Domenik, a nie Denis. Na niego powiedziałem Denis. To mój błąd. Mapa świata. Marzona ryba, którą już mam. 5 złotych monet. Może muszę sobie sprzedać to, co nieco tutaj znaleźliśmy. No, to mnie to powiedzmy obchodzi, tak delikatnie mówiąc. Te kuszy też można mu sprzedać. Można mu sprzedać te łuki. Kościany łuk. Nie wiem, czy to jest łuk asyna. Nie wiem, czego chcę sprzedawać. Muszę najpierw sprawdzić, który mogę sprzedać, a którego nie mogę sprzedać. Mogę mu sprzedać również to. Patrzcie, ile nam się kasy na... Oto. Dosłownie złoto. I te kurcze smażone, rzeczmy, te ućce dzika, oj boli. Chciałbym to jakoś... Móc coś z tym zrobić po prostu. Nie wiem, czy ci do Ardei na przykład nie przejdę. Czy ci nas już lubią, czy ci niewolnicy... Tutaj patrzcie, ci niewolnicy jak jedynie zmienili swojego... Przepraszam, nastawienia. Jest ten drugi w ogóle, był tutaj przed chwilą, chyba że już tylko jeden mu zostało, drugi mu zbiegł. Nie, jest tutaj, pracuje. Lepiej odejdź. On jest wobec nas pomarańczowy, wytyfy. Halo, panie farmerze, to chyba nie ten... On sobie kogoś pomylił tutaj. No nic, tamtą stronę jest z powrotem Redok, Cape Dan i tak dalej. I wiecie co? Teleportujmy się do Redok. Użyjmy tego, jakby... Przyjdziemy sobie tutaj ewentualnie, jak będzie trzeba. Na razie przejdźmy się do Redok, spróbujmy tam coś ogarnąć. Do Okary chyba też teleportu nie mamy. W ogóle do Okary chyba nie ma teleportu jako takiego. Więc po prostu się wrócimy, tak jak będzie trzeba. Ale właśnie, pogadajmy z Gelfordem. Muszę sobie przypomnieć jego głos. Venom rząd. Bardzo mnie to bolało w gardło i będę musiał sobie przypomnieć po prostu, ale... Czekajcie, może powiem coś? Nie, nic nam nie powie. O, cholera. A masz strzały, okej. Okay. To
Pały to ja mogę od niego kupić, chętnie wezmę, tak? Mogę tyle powiedzieć. Mogę mu sprzedać może coś z tego, co? Może jakieś te rzeczy, miotła, młoty kowalskie, no noże, nic nie chcesz? Nie wystarczy ci jeszcze? Lotkę ci mogę dać, mogę ci nawet łopaty dać. Jeszcze chcesz więcej? Kurde, chłopie. Ja ci mogę jeszcze sprzedać, nie chcę mu dawać złota. Nie oddam mu złota. Masz tak głupi. No dobra, dam mu te 10 zł, niech się cieszy, tak? Te lekkie pancerze buntownika. Ja bym sobie taki kapnął, szczerze mówiąc. Właśnie, ten mógł miałem sprawdzić, czy on jest lepszy czy gorszy. Tak, to on jest gorszy, ok, czyli będzie można go sprzedać. Co więcej mamy jeszcze? Pancerz. Właśnie, pancerz. Trzeba sobie tę zbroję załatwić. Bo nie wiem, czy nie będą nas atakowali, jak będziemy mieli zbroję buntownika. Na przykład na arenie czy coś, więc trzeba będzie chyba sobie zakupić na przykład dwie zbroje. Najmniejsza, to się kiedyś indziej zrobi. Boson jest jednak nieźle stuknięty. Znalazłeś go? Tak, i wygląda na to, że to były trzy ogry. Jakie ogry? Nieważne. Wiele chłopak przeszedł, ale dobrze, że wciąż żyje. Nawet jeśli ma niezbyt długą kopułą. Ciągle żyje, przynajmniej na razie. Co to znaczyć? Jego banda buntowników planuje atak na Monterę. Zamierza również zaatakować krowy najemników. Jest już martwy. Naprawdę niezbyt sobie radzi. Miejmy nadzieję, że do tego idzie. Pokaż mi. Okej, wybaczcie. Jeśli przeinaczyłem jego głos, to przepraszam. Ja pamiętam, że on był tak strasznie dziwny. On nie był tak stary, jak teraz zrobiłem, bo teraz bardziej był starca. Ale był taki chrypliwy, delikatny. Tam za dźwięk ostrza słyszałem. Ktoś coś wyciągnął? Nie? Okej. A może jeszcze właśnie tutaj z kimś innym pogadamy, co? Pamiętaj, nie ma? Dobra, nie wasze. Zejdźmy na dół do Cape Dan. Przepraszam, do Redo samego w sobie jest Cape Dan. Się zachciało Cape Dan. Zejdźmy tutaj. No i tak jak powiedziałem, chyba pójdziemy potem do Goty po prostu i spróbujemy coś w Gocie zrobić. Jeszcze nie wiem, czy to jest najmądrzejszy pomysł. Po prostu no to... Wolniki Goty powiedzmy, że ja bym traktował jako ewentualnie jak bunt niewolników. Ja jako ja. Ale zobaczymy. Przekaż mi całą wiedzę alchemiczną, Sebastianie, ponieważ chętnie. To by mi się przydało. Niestety nie mam, jeśli dostanę. Okej, okay, dam ci te rośliny lecznicze. Trzymaj. Wspaniale. Teraz mogę się z tobą podzielić moją wiedzą. Jeszcze reputacje i alchemia nam weszły. Spoko. Nawet czegoś alchemii. Słuchajcie, ognisty. Nie jesteś. Dziękuję mi czegoś. Waży trwałe mikstury, 80, ja pierdolę, dobra. Chyba na razie podziękuję. Spójmy. Że zobaczymy, jakimi siła mogę ci zaoferować. Zobaczcie, ja nie spodziewałem się tego. Myślę, że od razu po prostu da, tak? W sensie, będzie akcja, reakcja. Oto nowicjusza. Ciekawe. Fajne, że ma coś takiego. Przyjemne. Aczkolwiek z całej reszty raczej mi nie obchodzi, w sensie... Ja wiem i tak dalej, ogniste strzały i tak pierdoły, no wziąłbym to, ale to na mi kasę, tak? Bo to kosztuje dziesiątki, znaczy setki w złocie, tak? Czy tu... on mi może za kasę dać informację. Mogę kupić, potrafię skrzynę sobie kupię, bo wódę już chyba mam. Przepis na nią, to ja mogę ci sprzedać ten łuk za to. Dołóżmy jeszcze swoje złoto, jesteśmy kwita, super. Dzięki. To jest tylko nowicjuszki i tak dalej, buntowniczki, to jest koper. W tym razie nie chcę specjalnego, nie chcę go po prostu nigdzie brać. Zajmij się swoimi sprawami. Okej, z Javierem nic nie mogę pogadać, to jest trochę szkoda. Oto pięć paczek broni. Tak. Doskonale, bardzo się nam przydadzą. Masz tu trochę złota za fatygę. Reputacja w Redox 2. Chyba to się nazywa. Coś pięknego. Ty mi niczego specjalnego nowego nie nauczysz. Wydaje mi się te cholerne zdolności łowieckie. Może tam na zewnątrz będziemy mogli załatwić. Pokaż mi. To masz jeszcze kolego ciekawego. Patrzcie, on ma sam potężny topór orków. Ciekawe. Tempok ma. On ma te rzeczy. Ja mu tego aż tak bardzo nie sprzedawałem. Bez przesady. I czas na długi miecz. Te rzeczy one są tak naprawdę słabe. Falowe bełty, no jasny. Niech to szlak trafi. A gdzie? Jest ktoś strzały tutaj, w sensie przepis na strzały, cokolwiek, nie? Jasnej cholery przepisu na strzały, w ogóle zobaczcie, nasza tarcza, apis larda, aspis, przepraszam, larda,
Drewniana tarcza. Te same tekstury. Taka ciekawostka. Dobra. To załatwiamy. Może z Joey jeszcze pogadamy. Może ty coś masz dla nas. Joey, przepraszam. Masz ciekawego dla nas. Ty masz główny łuk. Chyba gości już cię uwielbiam, tak? Ja dziękuję. Nawet ci dam złoto. Okej, czy ja mam coś takiego jak... zapomnienie. Mam. Amnezję. Patrzcie, i wyszło nam. Okej, okay, świetne, udało się. Nieźle. Zajebiście bym powiedział wręcz. W sensie, szkoda trochę czaru, ale fajnie, że wyszło. Ja się z tego bardzo cieszę. Ty masz coś, panie, które się mnie interesowało. Nie golda masz, ale ja nie mam co ci tego golda dać. Chyba te ziele. Która myśliwska, dobra, na razie to zostawmy. Nie wiem, gdzie jeszcze możemy pójść, szczerze mówiąc. Nie mam jakiegoś takiego sensownego pomysłu. Dobra, to jedziemy do Cave'a w takim razie chyba. Jestem w Cave Dan. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Tej gama jest oczywiście nas obrażone klasycznie. Beczki z wodą i inne pierdoły. Bóg. Ci brudni budownicy zawsze buntownikami. Patrz, który chcę oddać także został rozbity. Jeśli nie przestaniesz tego robić, oni spłoną jak las. Ty wtedy poczujesz tęgę orku. A teraz wyślę patrona ponownie. Tym razem pozabija wszystkich. Okej, okay, tam możemy powiedzieć, że możemy już zacząć, w sensie możemy zacząć bunt od zabicia go, ale fajne. Załatwiłeś bandytów Ortegi. Fajna tam sytuacja była, nie? Dostaniesz za to dodatkową zapłatę. Patrzcie. Dzięki wielkie. Mam zwrócić Urkrasowi jego towary. W czym problem? Wiesz, gdzie mogę je znaleźć? Tylko trzy. Nie, ale w okolicznych lasach pełno jest buntowników i bandytów. Może udaj się po prostu wzdłuż wybrzeża. Gdzieś tam... Okej, spróbuję to zrobić. Znajdziemy. Tego nie pobijemy. Nauczysz mnie walki. To możesz mnie uczyć. Okej, nic specjalnego. W takim razie koniec. A pójdę do Bukrasa, powiem mu, że mam jakieś tam rzeczy dla niego. Wiecie, no staram się na razie wykonać jak najwięcej misji takich pierdół, tak? Ale jednak. O Jezu Maria. Co się stało? Gothic, proszę się ogarnąć. To chyba twoje rzeczy. No dawaj! Doskonale! Czego jeszcze chcesz? Spadaj stąd! A co z moją nagrodą? Nagroda? Dobra, dzięki. Zawsze znajdzie się praca dla zarządcy magazynu. Oż ta powiedzieć głośna mora? Przede wszystkim cię najemnicy przynieśli mi kłopot. Polują na dziki, jelenie, wilki dla zabawy. Twoimi strzałami i bełtami. Czemu twoim? Wiesz, skąd mamy te zapasy amunicji? Płacimy najemnikom za wykonanie prac godnych mor. Zatem wyposażam każdego w kołczan pełen strzał lub bełtów. I na czym konkretnie polega problem? Będziesz odbierał dla mnie nowe dostawy. Ale nie jestem żadnym Nie chcę słyszeć żadnego ale. Masz mi przynieść nowe strzały i bełty. Bodaj. Nie będzie żadnych problemów z odbiorem przesyłki? Jakąkolwiek można przynieść jedna dostawa. Przypomnijcie mi sztywiarzy. Słuchaj, nie zdążyłem przyjrzeć. Zatem rozejrzę się za handlarzami. Dobrze, Mura. Zajmę się zapłatą za comiesięczną dostawę. Potrzebujesz wielu bełtów? Jeżeli chodzi o bełty, liczy się nie ich ilość, ale jakość. Wiecie, otrzymam 200 zwykłych. 300 ostrych bełtów miesięcznie, uznam naszą współpracę za owocną. Realiz otrzymuje dokładnie takie ilości towaru, jakie potrzebuje. I kosztownie. Tak, Mura. To będzie bardzo kosztowne. Miejscowy kowal ma dość wysokie ceny. Właśnie dlatego teraz dam ci 200 sztuk złota, a dodatkowe 300 dostaniesz dopiero, gdy znajdziesz sztyfiarza. Jezus, nie zdążyłem przeczytać, nie wiem czy to jest sztyfiarz. Jeżeli uciągniesz ze złotem, osobiście dopilnuję bizdech. Coś jeszcze? Tak, przygotuj się do pracy, Mora. Moje gardło. Za szybko. Nie nadążam ze zmianą głosu. Tak przy okazji, ile strzał potrzebujesz? Nie jestem pewien, jakieś 900 sztuk na miesiąc. Nasz kupca w Siden, który sprzedaje takie ilości strzał?
Gdybym takiego znał, to nawet nie musiałbym się do ciebie odzywać, Mora. W każdym razie, w Sidon jesteś w rodzaju magazynu. Porozmawiaj z jego zarządcą cenę. Rozumiem. Mam nadzieję, że to przeczytałem imię. Nie zdążyłem naprawdę przeczytać imienia. Ten gość ma co? Strzały. Ma takie obawy, jak chcesz strzały. Możesz mnie pocałować w nos. Czekajcie. Mogę mu coś dobra, dam mu złota, niech będzie. Bjork. Ej, Mora! Ktoś ukradł moje złote kielichy, które miałem zapłacić asesynom. Jesteś tu nowy, nikt nie zna, tym samym łatwiej ci będzie znaleźć winnego. Dopóki go nie znajdziesz, nie będę z tobą handlował. Czy wiesz, kto je ukradł? Ciekawe, czy mogę zwać to na Seruka. A więc Urkros zdał sobie sprawę z braku kielichów. Muszę ci powiedzieć, że spodziewałem się czegoś więcej po tobie. On chce wiedzieć, kto mu je ukradł. A więc powiedz mu. Nie no, tylko żartowałem. Znajdź jakiegoś kozła ofiarnego. Polecam ci Cyrusa, mam z nim małe porachunki. On tak zginął. Zanim spotka się z Urkrasem, zastanów się, jak mu to powiedzieć, by być jak najbardziej przekonującym. Zobaczcie, zmieniłem mu głos, bo się tego nie spodziewałem znowu. Jest jeszcze jeden sposób. Nazwijmy go najlepszy sposób na kradzież. Dostateczna nazwa dla tego sposobu? Nie, ale ta była najlepsza. Więc co mam zrobić? Nie mogę ci tego powiedzieć. To moja największa tajemnica. Co będzie, jeśli wykorzystasz ją przeciw mnie? Nie, sam już musiałem ją odkryć. A już mi czegoś w złodziejstwie. Okej. A mnie nie może nauczyć się arcymistrzowskiego otwierania zamków od dupy. Fajnie. Pokażę mi swoje towary, w takim razie dobra strzały mogę od ciebie wziąć i sobie akurat wezmę. Jaka zbroja bandyty? No za to mnie niby nie chcą, nie zabiją jeszcze, ale... Prawie co, ona daje po prostu... Jesteś w porządku. Strasznie dużo pancerza ona daje, więc... Kupię ją, po prostu ją kupię. Bo daje dużo pancerza, tak? Teraz chociaż wiecie co, nie tak, zrobimy inaczej. Zapiszę sobie i dopiero teraz ją kupię i ją sobie najwyżej założę, tak? Zobaczymy, ja będę atakował jej na przykład buntownicy. Okej, tak. Jesteś w porządku. Taka zbroja bandyty i strzały do złota, handluj. Teraz już wiesz, kto ukradł moje złote kielichy. Przepraszam, znowu zgubiłem głos jego w ogóle. O, nie mogę skończyć. To był Seruk. Ten złodziej. A ja już od dłuższego czasu szukałem na niego sposobu. Tym razem mam go. Dobrze się spitałaś, Mora. Masz tu swoje złoto, a teraz spadaj. Zmieniłem mu głos na absolutnie głupi. To jest absolutnie idiotyczny głos. To w ogóle nie wyszło. Przepraszam. Witraniu, doniosłeś na mnie. Nie mogę się równać z mistrzem areny, ale mogę zrobić coś, co wyrządzi ci większą krzywdę. Możesz zapomnieć o tym, że cię teraz czegoś nauczyłam, bo z tobą pohandluję. A teraz wynoś się. Ja przepraszam, nie nadążam ze zmianą głosu. Ja mam w tym momencie już zdarte gardło. Po tych 10 minutach ja mam zdarte gardło. Naprawdę, nie żartuję. Pokaż mi. Ten kupiec coś ma dla nas? Nie. Descartes? O. Ty masz coś sensownego dla nas? Kamienna tablica. Cholera, no ona kosztuje cholerę i jeszcze trochę. Dobra, trudno. Ja sobie założyć ten pancerz bandyty lekki. Od nich i nikt mnie nie atakuje. I ten pancerz oczywiście sporo lepszy. Jakby nawet dwukrotnie, przepraszam, nawet w niektórych wypadkach 10-krotnie. Tak jak powiedziałem, nie chcę jeszcze zacząć w Cape Dawn, też żadnych, walk pokroju tam, właśnie odbijanie Cape Dawn, bo to po prostu dla mnie osobiście, personalnie nie ma sensu. Daj mi spokój. Ci ze mną gadać nie chcą raczej. I nie narób tu więcej kłopotów. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. No i zmniejsza z nimi w takim razie, w ogóle mam tutaj setkę reputacji już. Człowieku, czego chcesz? Mam twój miecz. Naprawdę? Pokaż. Dziękuję. Przyjacielu, teraz jestem gotów ci pomóc. Okej, to tyle. Na razie nic więcej. Dziękuję. Uważam, że jakby to zrobiłem jest sensowne, tym bardziej, że z tym złodziejem tak nie miałem zamiaru nic więcej jakby robić, w sensie pod kątem... nadpisywać.
pod kątem nauki, bo i tak mnie nic sensownego już nauczyć nie mógł, przynajmniej w mojej opinii. Oczywiście okradanie ludzi, no, jorków i tak dalej jest spoko i to duże ryzyko też jest spoko, ale mech. Tak, to jest to, tego nie mieliśmy jeszcze. No od Pitoreka, czytałem tego. Posyć postrał cię w gacie i skulił w kącie, gdy mu zagroziłem. Tchórz. Tak Lizda miała plan zbroi dla buntowników. Nienawidzę tej hołoty. Dobrze, królewski symbol herb. Dobrze, królewski herb można zobaczyć tylko na zdechłych. Proszę. Paladynach i Węgardzie. Żaden z tamtejszych kowali nie może dorwać planów swoje łapska, bo zaczną strać tymi zbrojami i rebelia będzie latać. Muszę zmienić trochę ten plan, by można było go używać. W przeciwnym razie wszystko na nic. Niektórzy najemnicy rzucą mi sporo, za to sporo złota. Jedynym problemem będzie ten orkowy herb, ale może znajdę go w jednym z zdobywanych przez nas miast. Planuję handlować nim w przyszłości. Wczoraj widziałem, jak mój niewolnik grzebał coś przy mojej skrzyni i bastyn miał coś do niego. Muszę mieć na niego oko. Moje gardło. Przepraszam, jak ja robię orków, to wy też pewnie macie... Ja oglądając jeden z moich filmów własny, to miałem takie ała moje uszy. Niech tego już więcej nie robi rybki. Tak. Piątkowi przyjaciele. To nie więcej złota dla Wareka. O tak, to jest chyba to. Tego też jeszcze nie czytaliśmy. Warek jest zadowolony z twojej pracy, ale myślę, że nie miałbym nic przeciwko, gdybyś pobierał wyższą opłatę od ludzi. Myślę, że 450 czy 500 sztuk złota to uczciwa cena. Przy okazji wspomnę. Potrzebuję jeszcze 3 ostrzy do halabardy. Korsza. Wiecie co, podoba mi się to, iloma głosami ja teraz obcuję, bo... Tylko problem jest to, żeby je utrzymać dla mnie. Największy problem dla mnie to jest utrzymać głos. Jakkolwiek się mi to nie brzmi, po prostu nie pamiętam wszystkich głosów, tak, gdy ich używam. Więc jeśli miałbym coś na przykład naprawdę długiego nagrywać na kilka razy, to byłoby to dla mnie dosyć ciężkie. W sensie, wiecie, nagrywać coś na kilka razy... Są gobliny. Ja ich nie pokonałem już wcześniej. A pójdźmy sobie tam. Po prostu wiecie, jakbym był na przykład voice aktorem, tak, profesjonalnym, to... Myślę, że po prostu no, nie dałbym rady, bo wysiadł gdzieś tam. Po drodze. Przez to, że... Jakby no nie umiem utrzymać głosu, tak? To jest rzecz, której nie jestem w stanie zrobić. I jest wielu voice aktorów, którzy mają na przykład 2-3 głosy, po prostu nie mogą utrzymać więcej przez cały czas, tak? Ja na przykład nie mogę utrzymać dwóch to więcej. Nic nie da. Przez... Dłużej niż przez tam... Przez chwilę, tak? Chyba, że bez jego. Mam ten jeden taki, jak to mówią ludzie, głos wkurwionego dresa. To jest jedyny taki głos, który ja utrzymuję stale jakby, tak? Że jestem w stanie z niego, powiedzmy, korzystać regularnie i nie mam z nim żadnego problemu, żeby go pamiętać, żeby go używać ponownie i jeszcze raz. Zresztą tego goblina bym chciał zabić, Jezu Maria, nam obrażeń zrobił masakra. A dobrze, bo i tak chyba na wybrzeżu będzie w miarę czysto. Towary dla Urkrasu zostały załatwione też już. Nie wiem, dlaczego te gobliny się tutaj pospałniły. Aha, już wiem, dlaczego to nie chciałem iść, bo tutaj były te ogry. Dalej. I dobra, to w takim razie wracamy, bo... Tutaj wszystko jest przeszukane. Te gobliny się ewidentnie po prostu teraz zbiły znikąd. Trochę. Nie żaden problem, trochę jak sport, prawda, wpadło. A ja chcę tą mapę moją ze skarbem, tak? Ja chcę tą moją mapę. To jest tak, to jest zaraz gdzieś tutaj pod tym i ktoś mi mówi, że gdzieś ten skarb jest zaznaczony i to jak jasne. Najgorsze jest to, że ja jestem ślepy chyba, bo go w ogóle nie zauważyłem nigdzie. Chyba zresztą to pierdol tutaj się respił, jest moja, wszystko się dosłownie porespiło. Trzeba to trochę powbijać, oczywiście to będzie pewnie pocięte też. Tak. Perne to pielce. A właśnie, czy te zdolności łowieckie, kurczę, przydałoby nam się znać trochę skurowania i tak dalej. Byłoby to bardzo, bardzo pomocne. Ktoś mi mówił, gdzie był ten X, ale nie pamiętam teraz gdzie. Filipku. Filipek. Zawsze wszystkiego zapomina. To jest w tą stronę. Fajnie to pierdza. Można się tutaj wybrać w sumie, bo już jesteśmy w tym momencie na tyle silni, że możemy raczej na spokojnie próbować rywalizować z topielcami. Taką ilością ich, w sensie z dwoma, bo wtedy jeszcze, powiedzmy sobie, jeszcze nie byliśmy w stanie, tak? Mieliśmy dużo mniej siły, mieliśmy też dużo mniejsze
dużo gorsze rzeczy, na przykład gdy mieliśmy tą beznadziejną tarczę, teraz mamy już dużo lepszą, jakby na to nie spojrzeć też. Mogę tak powiedzieć, że to jest dużo lepsza tarcza, mamy dużo lepszą zbroję, mamy hełm, co też ważne. Mamy jakieś tam amulety chyba, których też jeszcze nie mieliśmy na samym początek. Lepszy miecz niż tą orkową zgubę. I mamy też przede wszystkim lepszy łuk, tak? I mamy 600 strzał w końcu. To jest naprawdę spora fajna ilość. I proszę bardzo, to jest kopalnia jakaś. Nawet o tym nie wiedziałem, wiecie co? Przejdźmy się w sumie, gobosy widzę. Więc zapiszmy. Będzie cięcie o tym. Mam nadzieję, że mi z tego wyjdzie jakieś fajne pół godziny maksymalnie odcinek, bo nie chcę przedłużać go więcej. Po tej takim razie jaskini, wiecie co? Zakończymy sobie i tak mi się wydaje, w sensie po przeszukaniu jej. Chyba, że będzie jakaś bardzo długa, no to sobie zrobimy po prostu gdzieś cięcie w środku. I... Tam jeszcze coś na nas biegło? Tak, tam jest gombos jeden. Się z automatu gdzieś tutaj pojawił, w sensie przybiegł sobie. Jeśli będzie, okaże się ta jaskinia jakaś bardzo długa, to sobie gdzieś tam w jej środku przerwiemy. Potem oczywiście zobaczymy w kolejnym odcinku. Oczyścimy tą jaskinię i sobie ogarniemy, gdzie jest ten pieprzony. O proszę bardzo, jeszcze tego bossy się na nas kolejnie rzucają. O cholera, dużo ich. Tak trochę bardzo dużo, bym powiedział, że wręcz. Tak, dobra, uciekamy, bo to jest za dużo dla nas już troszkę. Gdzie nadal możemy je spokojnie z palcem w nosie wybić, tak? Ale tam mi trochę pouciekać. Strasznie dużo gobosów, jak na taką głupią kopalnię. Znaczy w ogóle gobosy to jest bardzo, bardzo dedeczkowa, powiedziałbym, że rasa, moim zdaniem. Bardzo, bardzo od dedeczków się ta rasa, powiedzmy, że rozplewiła we wszystkich systemach RPG. Cholera, nie trafiłem. O cholera, znowu nie trafiłem, naprawdę? Jest taka rasa, która jakby od tych dedeczków nie zmieniła swojej charakterystyki ani razu. W sensie jest cały czas taką grupową ordą małych stworzonek, tak? Które atakują po prostu nas jakimiś pałkami czy innym niedorobionym orężem wyszczerbionym. Chociaż w dedeczkach bardziej one miały chyba swoją królowę czy swojego zazwyczaj, jakby jak mówię tutaj o charakterystyce. Proszę mnie wprawić, jeśli ktoś wie lepiej. One miały bardziej właśnie jakąś taką swoją królowę albo dowódczynię. A tak to właśnie cały czas jakby ta charakterystyka pozostaje. To jest jedyna różnica, która właśnie mi się wydaje, że one jakby nie mają takiego swojego dowódcy w tych wszystkich systemach RPG współczesnych, powiedzmy bardziej, a nie papierowych. Okej, czy coś jeszcze tutaj zostało? Tak, są jeszcze gobosy, a to jest chyba druga część, tak, to jest druga część tej jaskini, która tam była. To w takim razie nie, podjemy sobie jeszcze kawałeczek, tutaj przejdziemy, może ten spód cały oczyścimy, tyle na ile będziemy w stanie. No i tutaj się potem pożegnamy, bo nic innego mi nie przychodzi na do głowy z takich fajniejszych rzeczy, które możemy zrobić, ale spoko w sumie, że do tego miejsca doszedłem, że odkryłem, gdzie tutaj można wejść, bo ja nie wiedziałem o tym, że można tutaj wejść. Nigdy w to miejsce się nie zapuściłem, tak mi się wydaje. Staram się nic marzyć, bo nie mam takiej potrzeby. Kuperek jeszcze też można otworzyć. Error. Okej, ciekawe. Ciekawy czar, bardzo bym powiedział, że wręcz. Ciekawy. Chyba, że tych gobosów jest tyle, bo się po prostu naryspiły z autorespa, tak, który tutaj istnieje. Raz. Dwa. Trzy. Gobos nie żyje? Dwie. Raz, dwa, trzy. Po gobosie. Pozostaną nawet, nie wiem co. Nieważne. A paczka z broń, proszę bardzo, zobaczcie jeszcze tutaj. To jest fajne. Takie właśnie znaczki lubię. To jest taka jakaś typowa znaczka, ale to jest, powiedzmy, że element, który bym uznał za znaczkę. Ta kopalnia jest kurwa ogromna. Ta kopalnia jest tak cholernie niewykorzystanym elementem Gothica, uważam. Personalnie. O kurde. Po zaczami wiemy, że możemy sobie dać radę. I co, ale to będzie chyba już ostatni przeciwnik, z jakim ja się będę tutaj bił. Gdzie one są? Gdzie one poszły, te pełzacze? Halo, panowie pełzacze, panie pełzacze? Byłem pełzacze. Gdzie one poszły? Dobra. Więc co, w tym miejscu kończymy, bo jakby też czas mnie troszkę nagli. W sensie nie pod tym względem, że muszę jakoś kończyć, ale nie chcę, żeby ten odcinek trwał nie wiadomo ile, a nagrywam go prawie godzinę, więc tak. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że możecie podać łapkę fajnego naszego Discorda, czego was serdecznie zachęcam do tutaj moimi patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. Tymczasem do zobaczenia i na razie.